Cześć, tu Agnieszka ze sklepu Epinokio. Dzisiaj opowiem Wam o nauce czasu. Na początek chciałabym Wam pokazać tablicę, magiczną tablicę zegarową. Jak widzicie, w tej chwili widoczne są tylko wskazówki zegara oraz obrazki z poszczególnymi elementami, na przykład z dwoma pieskami. Ta tablica nie tylko uczy dzieci godzin, ale też pozwala poznać cyfry i rozłożenie godzin na tablicy zegarowej. Na przykład pod tym elementem kryje się cyfra 2. Dziecko dopasowuje element, dwa pieski, dwójka oraz może do tego dopasować godzinę. Godzina 2. Tak samo jest w przypadku na przykład godziny 4, godziny 6 i tak dalej. Dzięki tej tablicy dziecko nie tylko uczy się godzin i poznaje rozłożenie cyfr na tablicy, ale również uczy się liczby. To jest wersja rozbudowana. Natomiast mamy też podstawowe tablice zegarowe, na której uczymy dziecko godzin od godziny 1 do godziny 12, jak i również nomenklatury 24, 16, 17 i tak dalej. Oraz tablice zegarowe, na której dziecko poznaje również minuty. Czyli mamy godzinę 1 i 5 po godzinie 1, albo na przykład 14:45. Oprócz podstawowych tablic zegarowych, na której dzieci uczą się cyfr i godzin, czyli na przykład coś takiego razem z minutami, są również tablice zegarowe dla dzieci, które mogą uczyć się już przez to nie tylko godzin, ale również dni, tygodnia oraz nazw miesięcy w języku angielskim. Tak jak widzicie, mamy tablicę zegarową podstawową, dziecko uczy się godzin. Oprócz tego możemy nauczyć nasze dziecko już nazw tygodnia w języku angielskim. Przesuwamy, na przykład mamy dzisiaj, powiedzmy, piątek. Piątek niech będzie 13 i miesiąc, na przykład wrzesień. Oprócz tradycyjnej nauki czasu i zegarów znajdziecie na przykład taką klepsydrę minutową. Odwracamy klepsydrę, ona odmierza nam czas 1 minuty. Mamy też klepsydrę 10-minutową. Dzięki temu nasze dziecko nie tyle uczy się czasu, ale również jest zainteresowane historią, ponieważ pierwsze sposoby odmierzania czasu były właśnie mierzone klepsydrą. Oprócz tego przy pomocy takich klepsydr możemy na przykład nasze dziecko mobilizować do pewnych czynności, uczyć systematyczności, na przykład codziennie przez 10 minut powtarzamy naukę czasu, naukę czy tabliczki mnożenia, czy innych czynności. Stawiamy klepsydrę, odwracamy i odmierzamy 10 minut. Jeśli zainteresował Was któryś z zegarów bądź klepsydra, zapraszam Was na stronę Epinokio. W wyszukiwarce piszcie proszę zegar bądź klepsydra i wybierzcie najbardziej odpowiednie dla Waszego dziecka.